co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Przeżyliśmy święte Triduum Paschalne i szczyt tego Triduum, czyli Wigilię Paschalną. Kościół zapytał nas, czy wyrzekamy się zła, czy wierzymy w Boga, który jest Ojcem Wszechmogącym, w Jezusa Zbawiciela, w Ducha Świętego, w społeczność ochrzczonych, czyli w Kościół i w życie wieczne. I powiedzieliśmy, tak, wierzę. Wierzę i nie chcę zła. Wigilia Paschalna w sposób szczególny odnosiła nas do Chrztu Świętego. Przyjęliśmy go bardzo dawno albo niedawno, a niektórzy przyjęli chrzest w Wigilię Paschalną właśnie. Czym dla nas jest chrzest? Co znaczy, że żyje jako dziecko Boże. Wiecie, fascynujące jest to, jak w Kościele starożytnym przygotowywano do chrztu. To nie było parę spotkań liturgicznych, takich przygotowujących, tak? Był katechumenat, czyli cały okres roku, niejednokrotnie więcej czasu było potrzebne, żeby człowieka wprowadzać coraz bardziej w doświadczenie Pana Boga, w świadomy wybór, że ja żyję, żyję Jezusem, wierzę w Jezusa. Fascynujące są opisy, jak w starożytnym Kościele dokonywał się chrzest. Kiedy najpierw katechumeni, czyli kandydaci do chrztu, już dopuszczeni przez Kościół po różnych próbach, spotkaniach, katechezach, formacjach, kiedy już podjęli jakieś decyzje, te pierwsze, że rzeczywiście chcą żyć jak chrześcijanie, w miejscu celebracji sakramentu chrztu, w kaplicy chrzcielnej, odwracali się w stronę zachodu i wyrzekali się zła. Dla starożytnych chrześcijan ten zwrot na zachód oznaczał spoglądać tam, gdzie jest ciemność, gdzie Bóg nie panuje. I kiedy wyrzekli się złego, kiedy wyrzekli się swoich grzechów, wyrzekli się szatana i związków z nim, odwracali się w kierunku wschodnim i mówili wierzę. I prowadzono tych za chwilę ochrzczonych, tych katechumenów do źródła chrzcielnego. Ściągali swoje szaty i schodzili do wody, do sadzawki. Czyż święty Paweł nie mówił nam, że chrzest jest śmiercią? Śmiercią dla grzechu, dla życia bez Boga? A więc schodzili, by się zanurzyć, schodzili, by umrzeć dla grzechu. Schodzili jakby do grobu. Jezus był w grobie. Jezus umarł i został złożony do grobu za nasze grzechy. Tamtej sadzawce katechumeni byli pytani, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, który umarł, zmartwychwstał i żyje, czy wierzysz w Ducha Świętego, w Kościół i w życie wieczne, kiedy odpowiadali tak, wierzę. Biskup czy prezbiter, zależy kto chrzcił, zanurzał ich trzykrotnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i wychodzili. Cali w wodzie. Ta woda spływała po ich ciele. A tam osuszono, jak już wyszli, osuszono ich ciało, nałożono białe szaty, alby, by przyoblekli się w nowego człowieka. A biskup ich namaszczał. modląc się o Ducha Świętego. To taki najbardziej ogólny schemat, jak to wyglądało w kościele starożytnym. W różnych kościołach lokalnych były niuanse, czasem kilka namaszczeń, jedno namaszczenie po chrzcie i bierzmowanie później, czasem już tego namaszczenia nie było. Ale najważniejsze jest to, że zejść, by wyjść. Zejść na dół, zejść do grobu i wstać, jak wstaje Chrystus. Wstaje z mojego grzechu, wstaje w imię Jezusa Chrystusa. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nie jest to fascynujące? Dziś, kiedy mamy chrzest większości dzieci i raczej nie przez zanurzenie, ale przez polanie głowy wodą pobłogosławioną, wodą chrzcielną, nic nie traci się oczywiście z Chrztu Świętego. Chrzest jest ten sam, bo jest obmycie człowieka. I tak jak czy w zanurzeniu, czy w polewaniu głowy wodą jest kontakt ciała z wodą, wodą, która oczyszcza, wodą, która obmywa, wodą, która niesie życie, ale też uśmierca. Tak, najważniejsze jest to, co dokonuje Bóg w życiu człowieka. Wyzwala go z niewoli grzechu. To jest fascynujące. I choć już nie ma tego schodzenia i wychodzenia, ale w sercu niech jest zejście i wyjście. No ale my już jesteśmy ochrzczeni. Co więc mamy robić? No Paweł, apostoł, nam jasno mówi. Umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Zanurzyć się w Bogu, żyć Bogiem, żyć miłością Boga. Co się dokonało w nas? Przeszliśmy, drodzy, Eksodus. Nie na darmo w Wigilię Paschalną Kościół daje nam do czytania właśnie wyjście Izraelitów z Egiptu. Mojżesz przyszedł, aby wyzwolić lud z niewoli Faraona. Ale Syn Boży przyszedł, aby ludzkość wyzwolić z niewoli grzechu. Mojżesz nakazał, aby Żydzi pomazali drzwi swoich domów krwią baranka, by anioł śmierci, który będzie przechodził, ominął ich domy. A my jesteśmy naznaczeni krwią baranka prawdziwego, jedynego, krwią Jezusa Chrystusa. I nie umiera człowiek, ale zostaje pognany diabeł, zostaje unicestwione królestwo ciemności. Jeśli przyjmuje Jezusa, jeśli przyjmuje moc krwi Jezusa, jeśli przyjmuje moc zmartwychwstania Jezusa, jestem zwycięzcą, jestem wolnym człowiekiem. To jest fascynujące. To jest fascynujące, co Bóg czyni dla nas, co Bóg uczynił dla ciebie. Przyzwyczajamy się często do życia duchowego, do naszego życia chrześcijańskiego, do modlitwy i dlatego mamy regularnie różne wydarzenia takie duchowe, a w sposób szczególny właśnie Triduum Paschalne z Wigilią Paschalną, by każdego roku świadomie powiedzieć: tak, wierzę, tak, potrzebuję Jezusa, tak, On mnie fascynuje, tak, jestem uczniem Jezusa. Jednocześnie jak ci pierwsi chrześcijanie wyrzekali się złego, wyrzekali się szatana, to my wyrzekamy się również szatana, wszystkich jego spraw i grzechów. Patrzę do Cyryla Jerozolimskiego, którego katechezy mistagogiczne, czyli katechezy dla nowo ochrzczonych, są dostępne. Można nabyć książki z tymi katechezami. I tak podglądam, co Cyryl uczył nowo ochrzczonych, czego my możemy się nauczyć od wielkiego ojca Kościoła. A więc Cyryl powiedział, że każdy rodzaj grzechu jest sprawą szatana. Tak, to oczywiste. Pan Jezus mówi, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Za grzechem stoi diabeł. Kiedy więc wyrzekaliśmy się w czasie Wigilii Paschalnej szatana, wszystkich jego spraw, grzechu i tego, co do grzechu prowadzi, to wyrzekaliśmy się czego? Pychy diabła, próżności, tego królestwa niebożego, które usiłuje wejść w nas. Cyryl Jerozolimski więc wymienia, że wyrzekliśmy się też służby szatanowi, wyrzekliśmy się spraw szatana i weszliśmy w nowy styl życia. Cyryl uczył tak nowo ochrzczonych. Nie uczęszczaj na teatralne szaleństwa, gdzie widzisz bezwstydne widowiska aktorów i wyuzdane tańce zniewieściałych mężczyzn na walki z dzikimi zwierzętami. No oczywiście nie chodzi o to, byśmy od razu dosłownie przyjmowali te słowa, jakoby teatr na przykład był zły, ale to, o czym mówi święty Cyryl, jest istotne. Jeśli wyznałem wiarę w Boga i wyrzekłem się złego, to żyję jak dziedzic królestwa. Nie mogą więc moje oczy patrzeć na to, co jest złe, na to, co niesie rozpustę, co niesie jakąś krzywdę ludzką, tak? Nie mogę patrzeć na to, co nie niesie miłości. To są mocne słowa. Czy rzeczywiście tak przeżywamy każdorazowe wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary? Tak, ja należę do Jezusa. Tak, w związku z tym chcę żyć jak Jezus. Chcę żyć jak Jezus. Chcę naśladować Jezusa. To jest niesamowicie mocne. Przeżywam to cały czas, myśląc o tym, co się dokonało właśnie we mnie w czasie Wigilii Paschalnej. Ale też wyznaliśmy wiarę. Wyznaliśmy wiarę w Boga Wszechmogącego, w Boga, który miłuje. Wyznałaś wiarę w Boga, który jest Twoim Ojcem. Wyznałeś wiarę, że Jezus ukrzyżowany, pogrzebany, zmartwychwstał. Tak? On żyje. On żyje. Miłosierdzie jest nam dawane cały czas. Wyznaliśmy wiarę, że tenże zmartwychwstały Jezus daje nam Ducha Świętego. Wyznaliśmy wiarę, że chcemy żyć. Ja wyznałem wiarę, że chcę żyć na nowo, że pragnę, aby kolejny rok mojego życia do kolejnej Paschy był naprawdę naznaczony dzieciństwem Bożym, naprawdę przeżywany w przyjaźni z Jezusem, naprawdę przeżywany jeszcze głębiej w jedności z ochrzczonymi, w mocy Ducha Świętego. Niesamowite było to doświadczenie. I chcę Ci powiedzieć, że to nie jest tylko przeszłość. No, minęła Wigilia Paschalna. Tylko ilekroć mówisz, wierzę. Ilekroć mówisz, kocham. Ilekroć mówisz, tak, Panie, ja chcę z Tobą. To cały czas to istnieje. Cały czas to jest tu i teraz. Wstajesz rano i mówisz, tak, wierzę. Wstajesz rano, mówisz, nie, dziś nie chcę grzechu. Podsumowujesz dzień, idąc spać i mówisz, tak, tu mi nie wyszło, tam nie wyszło, ale ja kocham, ja wierzę, ja potrzebuję Ciebie, Panie. On cały czas będzie dawał. Cały czas będzie dawał świeżość. Jego Słowo to obiecuje. Jego Słowo jest gwarancją tej świeżości, tego życia w obfitości. Niesamowite to. Co więc dostaliśmy? Patrzę w Biblię, patrzę w Boże Słowo i dostrzegam właśnie to, że dostałem nadzieję. Bo nadzieja zawieść nie może, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Dostaliśmy wolność od grzechu. Moc słabości się doskonali. Moc Jezusa działa we mnie i dlatego On mnie podnosi. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Tak, jak bardzo potrzebujemy tej nadziei, która płynie z tego, że Jezus daje mi życie. I nie jest to za coś, jest to za darmo. Zapraszam więc Was teraz, byśmy zobaczyli, co Jezus uczynił dla nas, jak to uczynić swoim. A więc Jezu, ufam Tobie. Jezu, potrzebuję Ciebie. Nie musisz płacić. To świat mówi, płać za to, za to, za to. Płacimy swoją wolnością, tak? To świat próbuje nas wciągnąć w różnego rodzaju układy i nie jesteśmy wolni. To różne sytuacje życiowe sprawiają, że nie jesteśmy szczęśliwi, że płacimy ogromną cenę swojego szczęścia, swojej wolności. A Bóg daje nam prawdziwą wolność. Bóg dał Ci prawdziwą wolność. To jest już w tym pakiecie Chrztu Świętego, tak? On już uczynił dla Ciebie wszystko. Są te różne szlabany w naszym życiu, bo jesteśmy grzeszni. Choć ochrzczeni, to przecież podlegamy upadkom, ulegamy pokusom do złego. I próbujemy często na własne sposoby wyjść z różnych uwarunkowań, powiązań, wyjść z grzechu, poprawić się. Tymczasem wołajmy, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ratuj mnie. I wszystkie szlabany, wszystko to, co nas ogranicza, po prostu legnie w gruzach. Jezus Chrystus, Boży Syn, umarły i zmartwychwstały, żyjący, okazuje Ci miłosierdzie, przynosi miłosierdzie Ojca. Dlatego proszę Cię, odkrywaj tajemnicę Chrztu Świętego. Żyj jako dziedzic Królestwa. To jest niesamowite, że z miłosierdzia Bożego jestem dziedzicem Boga i współdziedzicem Chrystusa. Czy to Cię porusza? Czy to coś dla Ciebie znaczy? Jestem dziedzicem Boga, a współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Jakże wielka bliskość Boga, jakże wielka Jego hojność. Przez to, że wołam, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ratuj mnie. Przez to, że trzymam się Jezusa i staję ręka w rękę z Jezusem Chrystusem, mam śmiały przystęp do Boga. A więc już nie ma lęku przed Bogiem. Nie ma już takiej postawy, czy mnie będziesz kochał, czy jeśli to zrobię, to okażesz mi miłosierdzie. Mam śmiały przystęp do Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. Moja modlitwa staje się modlitwą Jezusa do Ojca. Moja prośba, moje pragnienie staje się zjednoczone z pragnieniem Jezusa. Jezus razem ze mną idzie do Ojca. To jest niesamowite. Mamy śmiały przystęp do Ojca. Drodzy, nie bójmy się Boga. Odkrywajmy cały czas tajemnicę Chrztu Świętego. Zacznij dziś w sposób szczególny żyć jako dziedzic Królestwa, jako umiłowana córka i umiłowany syn Ojca. Żyj dzisiaj i jutro, i pojutrze, i jeszcze dalej jako dziedzic Królestwa, gdzie dzielisz życie z Twoim przyjacielem i Twoim bratem, Twoim Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. To jest niesamowite, że z tej miłości masz jeszcze dar kolejny, Ducha Świętego. Dzieci Boże, podziękujcie, podziękujmy razem Bogu za Chrzest Święty i za Jego wielkie miłosierdzie. Pan Jezus miłosierny, Pan Jezus objawił się Faustynie i na tym obrazie, który widzimy, blady promień oznacza właśnie chrzest, oznacza obmycie, to wewnętrzne, obmycie z naszego grzechu, z tego oddalenia od Pana Boga. Dziękujmy więc bardzo za to największe obdarowanie, które otrzymaliśmy, za dar Chrztu Świętego i za dar nowego życia. Jakie jest pragnienie Boga? Święty Paweł napisał do Tymoteusza, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, czyli aby wszyscy ludzie doświadczyli mocy miłosierdzia. Jakie jest moje pragnienie? też wam powiem. Bardzo bym chciał. I to jest pasją mojego życia. Żyję dlatego właśnie, by każdy człowiek usłyszał orędzie, że jest Bóg, który kocha. Że jest Jezus, przyjaciel. To jest pasja mego życia. I chciałbym, by każdy z was i każdy z waszych bliskich i by każdy na świecie usłyszał orędzie, Bóg jest dla ciebie. By każdy doświadczył mocy Paschy. By każdy rozpoczął nowe życie. Dlatego ewangelizuję w porę i nie w porę. Dlatego pozyskuję każdą chwilę, by głosić to, że Jezus żyje. Żyje we mnie. Podziel to marzenie razem ze mną. Bo jeśli będzie nas więcej, oj, to ewangelizacja pójdzie do przodu bardzo mocno. I będziemy prawdziwie szczęśliwi jako ochrzczeni, jako Boże dzieci. Czy da się tak żyć? To posłuchajmy świadectwa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam na imię Karolina i patrząc wstecz na moje życie, widzę, że doświadczenie Pana Jezusa jako Boga, który żyje, który zmartwychwstał, zmieniło moje życie w takich trzech płaszczyznach. Po pierwsze, sprawiło to, że byłam w stanie przyjąć życie, utrzymać to życie, które we mnie się pojawiło. To znaczy, kiedy trzeci raz zaszłam w ciążę, ta ciąża zakończyła się dobrze i urodziłam moje pierwsze dziecko. Poza tym byłam w stanie przyjąć moje własne życie jako dar i jako coś dobrego. To znaczy, zaczęłam się po prostu cieszyć tym, że jestem i zrozumiałam, że dobrze, że jestem, bo jest ktoś, kto mnie kocha, bo Bóg mnie kocha. I to też przyniosło duże odnowienie w naszym życiu małżeńskim. A też ta świadomość, że Pan Bóg mnie kocha, sprawiła, że pozmieniały się priorytety w moim życiu. To znaczy, najważniejsze stało się dla mnie to, żeby być blisko z Panem Jezusem. Czyli już nie to, czy mi się uda taka rzecz w życiu, czy inna, moje sukcesy i osiągnięcia, ale to, żeby być z Panem Jezusem blisko w życiu. I też trzecia rzecz to to, że zrozumiałam, że Jezus właśnie chce iść ze mną i przez swojego Ducha Świętego chce mnie prowadzić. I Duch Święty wielokrotnie w moim życiu przekonywał mnie o tej miłości Bożej i dawał mi jej doświadczyć w taki sposób dla mnie cenny i ważny. I też przez ten ostatni rok Duch Święty sprawiał, że przez czytanie Słowa Bożego, przez modlitwę Słowem Bożym ja mogłam nadal odczuwać tą bliskość Pana Jezusa, choć miałam ograniczony dostęp do sakramentów, do Najświętszej Komunii. I to jest właśnie ta wielka siła. Ta wielka siła, która odmieniła moje życie i które moje życie prowadzi. I cieszę się, że jej doświadczyłam i wiem, że to jest też w zasięgu Twoich rąk, bo Pan Bóg daje tą łaskę każdemu. Chwała Panu. Przeczytaj tekst. List do Rzymian, rozdział 8, wersety 3 do 11. Podziękuj Bogu za swój chrzest. Zaproś Jezusa do swojego życia jako Twojego osobistego Zbawiciela i Pana.